Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku serii Znana i Nieznana Poezja Śpiewana. Dziś zetkniemy się z kolejną legendą polskiej piosenki, Sewerynem Krajewskim, znanym ze swojej działalności w zespole Czerwone Gitary, a także bogatej w piękne utwory kariery solowej. Przyjrzymy się poetyckiej piosence Uciekaj moje serce, wydanej w 1983 roku jako utwór tytułowy do serialu produkowanego przez Telewizję Polską w latach 80. Jan Serce. Omawiana piosenka, w oryginale wykonana przez Krajewskiego, poruszyła szerokie grono melomanów i artystów. Doczekała się więc wielu coverów, m.in. Katarzyny Nosowskiej, Edyty Geppert, Andrzeja Piasecznego, zespołu Raz, Dwa, Trzy, Katarzyny Groniec czy Piotra Roguckiego. Jest to także piosenka powszechnie wybierana w różnego rodzaju przesłuchaniach piosenki aktorskiej i poetyckiej. Powodem tego jest piękno i swego rodzaju prostota tej piosenki, pozostawiająca szerokie pole do muzycznej interpretacji i do ukazania indywidualnej wrażliwości wykonawcy. Wysłuchajmy teraz tekstu piosenki autorstwa nieocenionej Agnieszki Osieckiej. Gdzieś w hotelowym korytarzu, krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl. To wciąż za mało, moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało, moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzany pies czymś, żałośnie chuda kwiatów kiść. I nowa złuda, nowa nić, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust. Piosenka stanowi rozmowę podmiotu lirycznego z samym sobą, a w zasadzie ze swoim sercem wywołującym w nim uczucie zagubienia i sprzeczne uczucia. Na początku wspomina kilka ulotnych chwil ze swojego życia. Spotkanie na hotelowym korytarzu, wymianę liścików, porozumiewawcze spojrzenie, spacer wśród płatków śniegu. Konkluduje jednak ten strumień myśli przygnębiającą puentą. To wciąż za mało, żeby żyć. Owszem, wspomniane momenty są miłe jego sercu i darzy je ogromnym sentymentem, jednak były one jedynie częścią krótkotrwałej relacji, przygody, która prawdopodobnie już się zakończyła. Podmiot liryczny żyje marzeniem o wielkiej miłości, o tym, że odnajdzie drugą połówkę na zawsze, jednak na dłuższą metę jego relacje są jedynie złudzeniem, a spędzone wspólnie dzień czy noc stają się wspomnieniem równie szybko, jak się zaczęły. Osoba mówiąca nie pragnie ekscytacji i płomiennych, przelotnych romansów. Sposób, w jaki opisuje swoje dotychczasowe doświadczenia miłosne, pozwala myśleć, że jest człowiekiem empatycznym i wrażliwym, o poetyckiej duszy. I właśnie takie osoby wydają się być najczęstszymi ofiarami nieszczęśliwej miłości. Ponieważ same takiej łakną i potrzebują, nie potrafią często obiektywnie ocenić sytuacji i pozwolić sercu uciec. Więc ostatecznie cierpią, zostają porzucone bez słowa wyjaśnienia. Podmiot liryczny w pewien sposób karci sam siebie, nie jest szczęśliwy i zna dokładny tego powód. Każdy z jego dni jest podobnie szary i smutny, a jedyny kolor życia dostrzega wyłącznie w swoim wyobrażeniu miłości, której jeszcze nie doświadczył, ponieważ kolejne i kolejne związki nie kończą się dla niego happy endem. Co prawda ma żal do samego siebie i do świata, czuje się zdradzony, buntuje się i ucieka przed uczuciem pustki. Żyje jednak w poczuciu, że wciąż brakuje mu tego, co najważniejsze. I poszukuje tego dalej, w kolejnej żałośnie chudej kiści kwiatów, w nowej nici, którą łączy się z kolejną osobą. Wydaje się jednak być zrezygnowany.
Nieustannie próbuje nakazać sercu ucieczkę od cierpienia, ale zdaje sobie sprawę, że to bezskuteczne, ponieważ to właśnie miłości potrzebuje. Wiersz wydaje się nieść za sobą pewne istotne lekcje życia. Z jednej strony nie warto żyć złudzeniami, ponieważ mogą przynieść one głównie ból i rozczarowanie. Nie warto także poszukiwać miłości u osób, które nie są w stanie jej ofiarować w zamian, albo ofiarowują jej wersję toksyczną i wypaczoną. Podmiot liryczny nie pozostawia jednak żadnych wątpliwości. Życie bez miłości również nie jest szczęśliwe i pełne. A w każdym razie spełnienie bez miłości nie jest takie proste. Piosenkę Uciekaj moje serce wykona trio. Aleksandra Cybula, Maria Gach i Joanna Złotkowska. Zapraszam serdecznie do wysłuchania.